Czasami jest tak pełno niejasności dotyczących motywów sprawcy, że można by pokusić się o stwierdzenie, że nie było ich w ogóle. Według standardów normalnego zjadacza chleba każdy sprawca brutalnych zbrodni ma niejasne motywy, a jeśli już jakieś są nam przedstawiane, wydają się zbyt błahe, aby mogły górować nad jakimkolwiek istnieniem żywej istoty. Bijatyka w klubie, kochanek, wypchany portfel albo po prostu chęć pokazania swojej władzy nad drugą osobą. Czy cokolwiek może być na tyle ważne, aby pozbawić życia drugiego człowieka? Czy jeśli zapoznamy się z historią, będziemy potrafili odpowiedzieć sobie na to pytanie? W tym wypadku zaczynam wątpić. Ale w dzisiejszej historii dowiemy się jeszcze, dlaczego myszy źle kojarzyły się społeczności z Mechelen, kto woli więzienie od wolności i dlaczego rejestrowanie przestępstw w środowisku niepełnoletnich jest bardziej przydatne niż dawanie drugiej szansy takowym przestępcom. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu kryminalnego Rekonstrukcja zdarzeń. Mason. Jest marzec roku 1972, dokładnie 18 dzień miesiąca, sobotni wieczór. Na imprezie klubu sportowego Hoka bawi się 19-letnia studentka Luthard Vanderbilt, uczęszczająca do Instytutu Matki Boskiej z Denham. Podczas mile spędzanego wieczorka zostaje poproszona do tańca przez szarmanckiego i dość przystojnego, długowłosego 20-letniego bruneta, z którym tak dobrze spędza się jej czas, że bawią się razem przez resztę nocy. Po udanej imprezie chłopak proponuje jej późny spacer, a jej przy okazji oferuje jej odprowadzenie do domu. Kiedy para przechodzi przez lasek Zelaerbos, położony na drodze Kathufwech w wiosce Mezen w wolnym tłumaczeniu myszy, niczego nie podejrzewająca przyszła ofiara zostaje grzecznie zapytana, czy nie zgodziłaby się udać z chłopakiem na małe rendezvous. Niestety dla niej jej odmowna odpowiedź nie podoba się towarzyszącemu jej mężczyźnie i kobieta zostaje siłą zaciągnięta do lasku. Leżąc wśród krzaków, zostaje duszona przez napastnika, który następnie ją gwałci i gryzie, zostawiając na jej piersi krwawe ślady po swoich zębach. Ciało ofiary przeciąga w głąb lasu i ukrywa za stosem połamanych gałęzi. Następnego dnia młody Lord Van Dievel, który był w tym czasie konserwatorem w rezerwacie ptaków o wdzięcznej nazwie Willewal Reservat, po naszemu rezerwat wilgi, bywał swoją poranną rundkę po okolicy. Kiedy wchodzi do drogi nazwanej Kathufwech, widzi leżące na skraju drogi buty i torebkę damską. Zamiast samemu rozeznać się w sytuacji, rozsądnie postanawia udać się do najbliżej położonego gospodarstwa, należącego do rolnika Sylvain, i prosi gospodarza o udanie się z nim na przegląd okolicy, gdyż cała sprawa wydaje mu się lekko podejrzana. Kiedy sprawdzają obszar w pobliżu odnalezionych części garderoby, zauważają na ziemi ślady ciągnięcia. Kiedy podążają za nimi, odnajdują w lesie ciało kobiety. Lode i Sylvain jak najszybciej zawiadamiają policję i przekazują wieści okolicznym gospodarzom, co powoduje oczywiście chaos i wywołuje strach mieszkańców wioski. Ludzie wychodzą z domów i udają się na miejsce zbrodni, gdzie oczekują na przyjazd policji. Ale obecni są tam nie tylko miejscowi. Gdyby ci wiedzieli w danym momencie, kto jest sprawcą, zauważyliby go stojącego obok nich w tłumie. Miał przy sobie nawet swój rower, który był używany przez niego bardzo często jako środek transportu. Gdy na miejscu pojawiają się mundurowi, mężczyzna z rowerem z jakiegoś powodu wydaje im się podejrzany. Być może jest to spowodowane tym, że jeździ nim w to i z powrotem, co jakiś czas zatrzymując się przy grupie zebranych. Po zapytaniu się rowerzysty, jaki jest cel jego podróży, mężczyzna odpowiada, że jedzie odwiedzić grób zmarłej matki i siostry. Śledczy postanawiają więc przyglądać się bliżej jego osobie. Kiedy mężczyzna zaczyna się oddalać, wysłanych zostaje za nim dwóch funkcjonariuszy, którzy śledzą go aż do momentu, gdy ten znika za drzwiami jednego z domów.
Policja postanawia dogłębniej przebadać sprawy i puka do drzwi budynku. Kiedy podejrzany otwiera, policjanci zauważają na jego rękawie plamy krwi. Szybkie przeszukanie mieszkania ujawnia kolekcję wycinków z gazet dotyczących morderstw popełnionych na kobietach. Chłopak zostaje od razu aresztowany, a podczas przesłuchania nie zaprzecza, że znał Luthardę i bawił się z nią poprzedniego wieczora. Zresztą na potwierdzenie tego faktu są też obecni świadkowie, a imię podejrzanego znajduje się także na liście chłopców, którzy byli obecni na wczorajszej imprezie. Policja dopytuje jednak dalej i pyta się aresztowanego, czy pali papierosy, na co chłopak wyciąga z kieszeni w koszuli paczkę cygaretek marki Johnson i potwierdza. Funkcjonariuszy cieszy taki przebieg zdarzeń, bo jak się okazuje, na miejscu zdarzenia, około 1,5 metra od ciała, znaleziona zostaje pusta paczka po produkcie tej samej marki. Chłopak przyznaje się do winy bez bicia, sam z siebie dodaje też, że zabił jeszcze Idę i Marie Therese. Dodaje także, że chce być zamknięty, bo jak sam twierdzi, jest chory. Sprawia wrażenie zadowolonego z aresztu, gdyż odciąga go to, według jego słów, od popełniania kolejnych morderstw. Jeszcze tego samego dnia w wieczornych wiadomościach radio podaje, że znana jest tożsamość sprawcy trzech mordów i że podejrzany został zatrzymany w areszcie. Gustav van Aken, bo tego właśnie Belga gazety nazywają już od jakiegoś czasu wampirem z Meissen, przychodzi na świat 21 kwietnia 1951 roku. Mieszka w 15-tysięcznym podantwerpskim mieście Bonheiden, leżącym też niedaleko Mechelen. Jego dom leżący przy ulicy Premelarstraat 11 jest obecnie zamazany na Google Maps, dlatego nie mogę opisać wam jego wyglądu. Jednak jak widać, jest to mały domek z czerwonej cegły, nie różniący się zbyt wiele od innych leżących na tej samej ulicy. Staff, jest to skrót imienia Gustav, wychowany zostaje w dość patologicznej rodzinie. Ojciec Ware van Aken to pijak i bijatyka, który pewnego dnia postanawia zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Przez to jego żona Rose Marie, syn Staff i córka Jenny, oboje jeszcze dzieci w wieku przedszkolnym, zostają bez środków do życia. Ojciec nie ucieka do Legii, bo ma już dość rodziny, ale ma na sumieniu morderstwo człowieka. Aby zaciągnąć się do tego oddziału, trzeba przyjąć fałszywą tożsamość, a Legion ma w tamtym czasie reputację grupy, która przyciąga różnej maści przestępców. W dzisiejszych czasach życiorys kandydatów jest kontrolowany przez Interpol i Europol, ale 70 lat temu było zapewnie inaczej. Historia ojca nie kończy się dobrze, bo postanawia on zakończyć swoje życie, przebywając na terenie Algierii. Po rozstaniu się z tatą, matka Staffa postanawia ponownie wyjść za mąż, choć w jej przypadku nie jest to kwestia miłości, a raczej przeżycia. Jako rodzic samotnie wychowujący dwójkę małych dzieci, nie potrafi poradzić sobie sama. Jej nowy partner Pierre Jacobs pije jeszcze chętniej niż poprzedni i o poprawie stabilności sytuacji rodzinnej raczej nie ma mowy. W późniejszym czasie małżeństwu rodzi się druga siostra Staffa, mała Crystal, ale zostaje ona wychowywana przez starszą parę sąsiadów. Jest to spowodowane faktem, że jej rodzicielka choruje na stwardnienie rozsiane i nie ma po prostu już siły dalej zajmować się małym dzieckiem. Postęp choroby następuje bardzo szybko i kobieta po niedługim czasie zaczyna poruszać się na wózku inwalidzkim. Można by pomyśleć, że najmłodszy potomek rodziny ma jakieś szanse na dorastanie w lepszych warunkach, ale niekiedy nieszczęścia chodzą parami. Cała trójka, sąsiedzi i ich małoletnia podopieczna, umierają z powodu zatrucia czadem. W tym samym czasie kłótnie i awantury pomiędzy ojczymem i Gustawem przybierają na sile, a ojczym nie potrafi sobie dać rady z niegrzecznym chłopakiem, na którego krzyki i bicie już niestety nie pomagają. Chłopak dorasta w domu otoczony znęcaniem się nie tylko fizycznym, ale i seksualnym. Fizycznie standardowo przez ojca, seksualnie mniej standardowo przez ciocię i choć sam Steph opowiada to w późniejszym wywiadzie, nie dane mi było znaleźć żadnych źródeł, które by opisywały dokładniej lub potwierdzały przytaczone przez niego fakty. Kary cielesne stosowane przez opiekuna były najprawdopodobniej spowodowane niekontrolowanym zachowaniem chłopaka, chociaż to nie jest, jak podkreślam, żadnym powodem, aby kogoś bić. A molestowanie przez ciocię trwało od 9 roku życia. Do tego dochodzi też fakt, że ojczym wraz z kolegami w każdą niedzielę w swoim domu oglądał filmy dla dorosłych. Co nie jest oczywiście żadną zbrodnią, ale on to robił w obecności dzieci. Czy to dlatego Staff miał później wypaczoną wizję dotyczącą kobiet? Być może.
bo kiedy Staw ma 14 lat, napastuje 11-letnią dziewczynkę. Dzieje się to w lasku niedaleko jego domu, gdzie spotyka przyjeżdżającą małoletnią, spycha ją na krawędź drogi i molestuje. W następstwie swoich czynów zostaje wysłany do ośrodka dla trudnej młodzieży w Mol, a potem dostaje przeniesienie do następnego i następnego. W jednych z takich miejsc poznaje księdza Jeffa Lanoux, który próbuje sprowadzić chłopaka na prostą drogę i wypełnia puste miejsce nieistniejącej dla chłopaka roli normalnego ojca. Jak ironicznie skomentuje później jego życie pewien dziennikarz. Powiedzenie, że Staw nie miał fajnego życia, jest gigantycznym niedopowiedzeniem. W wieku 18 lat chłopak odbywa obowiązkową służbę wojskową, gdzie wypełnia swoje zadania znakomicie, a jego przełożeni nie mogą powiedzieć o nim ani jednego złego słowa. Po służbie wraca do domu rodzinnego i zaczyna pracować na zajezdni w liniach kolejowych firmy NMBS. Znajduje sobie także przyjaciółkę, z którą w późniejszym czasie zaczyna tworzyć parę i ma nawet zamiar poślubić ją. Wszyscy w okolicy są zdziwieni, jak Staw wyrósł na szarmanckiego, przystojnego i wierzącego w siebie młodego mężczyznę. Był umięśniony, miał czarne, falowane włosy, przez co wyglądał jak, cytuję, playboy z południowych regionów. Jak wspomni później jego przyjaciel, to dziś pamiętam, jak rodzice mówili mu, to chyba pierwszy raz, jak ktoś stał się lepszym człowiekiem po spędzeniu swojej młodości w ośrodkach wychowawczych. Staw jeździ też często rowerem odwiedzać swoją matkę, która znajduje się w tym czasie w szpitalu i w którym niestety niedługo potem umiera. Pomimo kontaktów z prawem w przeszłości i mieszkania z agresywnym ojczymem, Staw wydaje się wychodzić na prostą. Jak jeszcze wspomni jego kolega w późniejszych wywiadach, to było totalne zaskoczenie. Staw był cichym i grzecznym chłopcem. Żeby kogoś zamordować, potrzebujesz mieć odwagę, a według mnie Gustaw był tchórzem. Pamiętam, jak z grupą skautów poszliśmy kiedyś do lasku i musieliśmy przeskoczyć przez strumyk. Staw wpadł wtedy do wody, przez co był cały mokry. Do końca dnia płakał, bo bał się kary od swojego ojczyma. Dziwię się, że został odesłany do ośrodka dla trudnej młodzieży. Według mnie nie był niegrzeczny, to raczej jego ojczym chciał się go pozbyć z domu. Okoliczni mieszkańcy i znajomi rodziny są pod wrażeniem przyjacielsko nastawionego mężczyzny, ale niestety nic nie wygląda na takie, jakie jest naprawdę. Nikt nie spodziewa się, że Staw jest potworem, który niedługo steroryzuje całą okolicę. Jest rok 1971, Staw ma 20 lat i spotyka na swojej drodze Marie-Thérèse Rossiel, młodą i ładną kobietę pracującą jako opiekunka dla dzieci i służąca w domu barona tekstyliów z miasta Mechelen. Jest 15 października, a Staw spędza swój wolny czas z kolegami w barze. Przy piwie i zakąsce wyznaje towarzyszom swoją potrzebę dopadnięcia jakiejś kobiety. Koledzy oczywiście zbywają to śmiechem, ale mężczyzna nie ma zamiaru zrezygnować ze swojego planu. Kiedy wychodzi z baru, wskakuje na swój rower i rozpoczyna poszukiwania jakiejś niewiasty. Kiedy krąży po okolicy, przygląda się domom i wyszukuje takie, które są położone na odludziu. Dostrzega wtedy dość ładną, białą willę w Meisen, w której pobliżu kręci się młoda kobieta. Najwidoczniej wykonuje jakieś prace domowe, bo ciągle wchodzi i wychodzi z budynku. Staw odkłada swój rower w krzaki i przez jakiś czas przygląda się dziewczynie, przy okazji sprawdzając, czy jest ona w domu sama. Podchodzi bliżej i pyta ją, czy jej szef jest obecny w domu, a kiedy dostaje odmowną odpowiedź, zaciąga ją do kuchni, gdzie próbuje ją zgwałcić. Dziewczyna broni się zacięcie, co później potwierdzają ślady na jej ciele. Sprawca, nie dając sobie rady z ofiarą, chwyta za nożyk do obierania ziemniaków i 18 razy wbija go w ciało 18-latki. Kiedy jest już po wszystkim, Staw postanawia jeszcze dogłębniej zapoznać się z fizjonomią ciała kobiecego. Następnie wynosi zmarłą kobietę z budynku i chowa ją w małym lasku na tyłach posesji. Po ukryciu ciała Gustaw wsiada na swój rower i spokojnie rusza w stronę domu. Ciało leży tam do następnego dnia, aż do momentu, kiedy zostaje odnalezione przez mieszkańców domu. Na piersi kobiety świadkowie zauważają wyraźne ślady ugryzień. Pierwszym podejrzanym zostaje pan domu, głównie dlatego, że nie miał alibi na moment popełnienia zbrodni. W końcu jednak przyznaje, że cały wczorajszy dzień spędził u swojej kochanki. Policja przesłuchuje jeszcze 200 ludzi, ale nie przynosi to żadnych rezultatów. Po ogłoszeniu morderstwa w mediach mieszkańcy Mechelen i okolic boją się tak bardzo, że kobiety i dziewczynki są wypuszczane na zewnątrz jedynie w towarzystwie innej osoby,
i to tylko za dnia. Zresztą nie tylko kobiety się boją, bo całe Bonhaden i okolica jest po zapadnięciu zmroku pusta i cicha. Między ludźmi zaczynają krążyć różne teorie. Opowiada się, że wampir był widziany na ulicy, jak się za kimś skradał. Policja też od czasu do czasu zatrzymuje podejrzane indywidua i przesłuchuje je w nadziei na odnalezienie sprawcy. Selekcjonują głównie nieobecnych tego dnia w pracy robotników, bezrobotnych, samotnych albo takich mężczyzn, którzy mają już jakiś wyrok na swoim koncie. W barze, który staw odwiedzał ze swoimi kolegami, obecni tam klienci także rozmawiają o zdarzeniu. A staw podobno przechwala się na głos, że to on jest wampirem z Mason. W gazetach od czasu do czasu pojawiają się krótkie informacje o braku ruchu w śledztwie dotyczącym morderstwa Marii Therese. Taka mała ciekawostka, w tamtych czasach w gazetach można było pisać o nagim ciele z ranami kutymi, ale na opisanie brutalnych ugryzień piersi kobiet nie było pozwolenia. A może lepiej powiedzieć, nie wiedziano jak to opisać. Panika wśród mieszkańców wzrasta jeszcze bardziej, kiedy 2 miesiące później, dokładnie 22 grudnia, ginie 47-letnia Ida Smith, matka 3 dzieci i żona adwokata i profesora uniwersyteckiego Franza van Isakera. Bratem owego mężczyzny jest znany historyk, a on jest synem byłego katolicko-demokratycznego ministra. Ciało żony zostaje odnalezione w okolicy mechelskiej rzeki Dale, gdzie kobieta wybrała się na spacer. Tak jak poprzednia ofiara, na piersi Idy widnieją wyraźne ślady odciśniętego uzębienia. Policja dość szybko łączy te 2 zdarzenia i uznaje, że chodzi tu o serię zabójstw. Zwłaszcza, że miejsce poprzedniego morderstwa w Mason jest oddalone od tego drugiego o około kilometr. Niestety w tym kilometrze leży granica 2 regionów administracyjnych, a komunikacja pomiędzy 2 komisariatami nie przebiega łatwo. Wracając do przyszłej ofiary. Wracający z pracy staw porywa kobietę ze ścieżki i przenosi do opuszczonego budynku fabryki. Dusi ją, a następnie próbuje zgwałcić, co mu się jednak nie udaje. Do dziś nie wiadomo, co było tego powodem. Postanawia więc zostawić na wpół żywą kobietę w budynku i wraca rowerem do domu. Po wieczornym posiłku targają nim emocje i nie mogąc sobie chyba darować nieudanej próby gwałtu, powraca na miejsce zdarzenia, aby dokończyć swojego dzieła. Pani Ida przeżyła pierwszy atak, a teraz siedzi na ziemi z twarzą pokrytą krwią i nie widzi, jaka osoba się do niej zbliża. Słyszy jednak, że ktoś idzie, więc woła o pomoc. Sprawca dusi ją ponownie i tym razem skutecznie. Dokonuje gwałtu i gryzie kobietę w pierś. Spełniony Gustaw wsiada na swój rower i jak gdyby nigdy nic udaje się do domu przyjaciółki. Wszystko to dzieje się w dniu, w którym matka Staffa, przebywająca w wyspecjalizowanej klinice w Wilworde, umiera. Po paru godzinach ciało Idy zostaje odnalezione przez jej męża, który natychmiast kontaktuje się z policją. Znalezione na ciele ofiary ślady ugryzień sugerują, tak jak poprzednio, że policja ma do czynienia z seryjnym mordercą. Poinformowane media dokładnie opisują bolesne detale ze śledztwa, jak na przykład to, że Karel odnalazł swoją zakrwawioną żonę. Fotografują bez skrępowania rodzinę podczas mszy poszegnalnej. Domniemają, że każdy z miejscowych mógł być podejrzanym, co doprowadza do tego, że wszyscy mężczyźni z mechelskiego regionu, którzy się właśnie rozwodzą, muszą udawać się na policję w celu kontroli spędzania ich czasu wolnego. Dopisywane są też teorie, jakoby pani Ida była związana z poprzednią ofiarą Marii Theresą. Żona profesora należała do klasy wyższej, a szefem Marii Theres był przecież też należący do elity król materiałów. Nie jest jednak dokładniej powiedziane, jak ten fakt miałby wpłynąć na śmierć obu ofiar. Media bez wahania podają też dane osobowe podejrzanych, ofiar i innych osób powiązanych ze sprawą, co w dzisiejszych czasach jest oczywiście nie do pomyślenia. Jest 19 marca 1972 roku, 3 miesiące po śmierci Idy, której mordercy jeszcze nie znaleziono. Wracamy do głównego zdarzenia z tego podcastu, kiedy to ginie studentka Lutharde. Aresztowany i przesłuchiwany młodzieniec przyznaje się podczas wywiadu ze śledczymi do 3 morderstw, które łączyły ślady na piersi, ale nie omieszkuje też pochwalić się innymi swoimi osiągnięciami. Pyta się więc policji, dlaczego nie chcą go przesłuchać w sprawie 4. morderstwa. Funkcjonariusze nie zdają sobie sprawy z tego, że parę dni przed wyruszeniem do wojska staw molestował i próbował udusić młodą kobietę. Zobaczył ją na płytce Steinweg, niedaleko lasku, gdzie znaleziono jego 3. ofiarę Lutharde.
czwarta kobieta została przez niego zauważona, kiedy wchodziła do kiosku z gazetami, a Staw podążył za nią i próbował ją zabić. Jednak niedoszła ofiara przeżyła i złożyła skargę na Rijkswacht, czyli belgijskiej żandarmerii, opisywanej też w poprzednim podcaście o Dutru. Niestety policja olała ją z góry do dołu, bo kobieta miała złą reputację w wiosce, a dodatkowo wszyscy wiedzieli, że jest bita przez męża. Prawdopodobnie stwierdzono, że tak też było w tym wypadku, a żona wymyśliła sobie fikcyjnego oprawcę, żeby mąż nie spędził nocy w areszcie. Staw aż do momentu przesłuchania był pewien, że zabił jeszcze jedną osobę. W trakcie śledztwa wychodzą na jaw jeszcze inne przestępstwa i okazuje się, że Gustaw miał na swoim koncie parę innych molestowań, a wiele z jego ofiar złożyło nawet skargę na policji. Tak było też w listopadzie 1966 roku, 5 lat przed serią wampirzą. Staw i jego przyjaciel z domu opieki w Rijmenam wybierają się na kurs do szkoły zawodowej w Hacht. Taka jest oficjalna wersja, a nieoficjalna taka, że wybierają się na wagary i jeżdżą na rowerach po okolicy. Staw informuje kolegę o chęci napadnięcia i obrabowania jakiejś kobiety. Po bliskim lasku przyuważa dziewczynę, która zajmuje się zbieraniem chrustu. Staw skacze na nią od tyłu, chwyta za gardło, przewraca na ziemię i uderza pięściami w twarz. Kobieta próbuje się bronić i zapewnia napastnika, że nie ma przy sobie żadnych pieniędzy. Po chwili duszenia kobieta traci przytomność, a chłopcy zdejmują jej spodnie i rozrywają bluzkę i stanik. Przekonani, że kobieta nie żyje, uciekają z miejsca zdarzenia. Kolejny przykład staczania się Staffa na złą drogę. W roku 1967 chłopak śledzi kobietę niosącą walizkę i bukiet kwiatów, a kieruje się do domu starości, gdzie zamierza złożyć wizytę swojej siostrze. Kiedy przechodzi w odosobnionym miejscu, Staff chwyta ją od tyłu i rzuca na ziemię. Naciskając swoimi kolanami na jej brzuch, próbuje ją dusić. Z nieprzytomnej kobiety ściąga swetę i rozrywa jej stanik, a gdy próbuje ją zgwałcić, zostaje zauważony przez parę przechodniów. Staw znowu ucieka z miejsca zdarzenia. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że policja nie wpadła już wcześniej na trop Gustawa, który po molestowaniu 11-latki spędził 5 lat w domach opieki dla trudnej młodzieży. Problemem okazał się fakt, że czyny karalne popełnione przez niepełnoletnich nie były w tamtym czasie rejestrowane, głównie dlatego, żeby młodzi ludzie dostali drugą szansę na poprawienie swojego zachowania. Śledczy nie mieli więc pojęcia o tym, że na Staffa już wcześniej były składane skargi. Gustaw finalnie przyznaje się do popełnienia 20 gwałtów. Śledztwo zostaje zakończone w marcu 1972 roku, ale na proces trzeba jeszcze trochę poczekać. Proces Gustawa van Aken rozpoczyna się w kwietniu 1974 roku. Z całości zapisów można przytoczyć najbardziej ciekawe momenty, które dokładniej pokazują naturę sprawcy. Jest to na przykład stwierdzenie Staffa, że nie może mu być żal zmarłych ofiar, bo przecież nie znam ich osobiście. Do tego nie da się nie zauważyć, że Gustaw z uśmiechem na twarzy opowiada po kolei o trzech popełnionych zbrodniach, a do matki Marii Therese zwraca się patrząc jej prosto w oczy i mówi: jeśli wyjdę na wolność, zrobię to ponownie. Psychiatrzy wydają opinię, według której Staff jest manipulantem, narcyzem i psychopatycznym mordercą bez uczuć. Pomimo tego, że nadaje się bardziej do integrowania w ośrodku psychiatrycznym niż do odsiadki w więzieniu, opinia publiczna jest innego zdania i żąda zemsty. Ława przysięgłych uznaje Gustawa winnego przedstawionych mu czynów i zasądza karę śmierci. Ta jednak została zmieniona na dożywocie w latach 90. ubiegłego wieku. Dzieje się tak z powodu zniesienia kary śmierci w Belgii i dożywocie jest od tamtej pory uważane za najwyższą karę, którą sąd może zasądzić. Pomimo skazania van Eycka, media dalej nie podają szczegółowych faktów dotyczących śmierci kobiet, głównie po to, aby chronić członków ich rodzin. Kiedy autor Machtel Liebert opisuje w swojej książce opisy danych szczegółów, których dowiedział się od samego oskarżonego, rodzina jednej z zamordowanych składa na niego skargę. Pomimo wysokiego wyroku ludzie nadal boją się Staffa, lub bardziej tego, że mógłby on szybko zostać wypuszczony na wolność. W związku z tymi pogłoskami sąd nakazuje w obszarze Mechelen wywiesić publicznie afisze z oznajmieniem wyroku, na którym dużymi literami jest napisane, jaki wyrok zapadł i zapewnienie, że nikt nie ma zamiaru osądzonego wypuszczać.
Brat pierwszej ofiary, Marie Therese, był w czasie morderstwa również zatrudniony u tego samego handlarza i sprawował funkcję ogrodnika w tej samej willi, w której zginęła jego siostra. Jednak tego dnia Jorisa nie było w pracy, co brat wyrzucałby sobie do dnia dzisiejszego, gdyby nie fakt, że z powodu wyrzutów sumienia popełnił samobójstwo. Rodzina traci więc dwójkę dzieci z powodu czynów Stafa Van Eykena. 10 lat po śmierci Marie Therese policja zwraca matce plastikową torbę z zakrwawionymi ubraniami jej córki. W roku 2016 decyzja ministra sprawiedliwości Kuna Hinsa wywołuje zamieszanie wokół osoby Staffa. Spowodowane jest to pozwoleniem dla skazanego na jeden dzień urlopu w związku z chorobą jego prawdopodobnie jedynego już przyjaciela, księdza Jeffa Lano, którego zapoznał jeszcze w latach 60. i którego wsparcie bardzo się dla Staffa liczyło. Decyzja, jaka zapadła, nie spodobała się opinii publicznej. W roku 2006 były już minister Laurette Onkelings podjął kroki ukrócające prawo dotyczące urlopów penitencjarnych, które, jeżeli nie wpisywały się w okres przedwczesnego wypuszczenia oskarżonego, nie miały praktycznie mieć prawa bytu. Innymi słowy, jeśli nie chciałeś wyjść z więzienia, to po co ci ten urlop? Ale jako że Van Eyken jeszcze przed 2006 roku dostał już około 80 dni urlopowych i przebiegały one bezproblemowo, nowe prawo pozwalało i tak ministrowi okazjonalnie przyznać jednodniowe zwolnienie. Od roku 2011 Van Eyken już więcej nie wychodzi, a w roku 2016 chce wyjątkowo skorzystać z tego prawa, aby pojechać do Kortrijk, do księdza Jeffa. Do tej pory przez długie lata odsiadki to właśnie ksiądz odwiedział go w więzieniu, jednak po operacji serca nie ma siły, aby przemieszczać się z miejsca swojego pobytu. Do decyzji o urlopie odnosi się także adwokat seryjnego mordercy, który uważa, że sprawcy należy się dzień wolny, pomimo tego, że dyrekcja więzienia była do tego negatywnie nastawiona. Według niego takie podejście placówki nie wiąże się z obawą o ryzyko niebezpieczeństwa dla społeczeństwa, ale bardziej z wrażliwością mediów, które rozmuchałyby całą sprawę. Wyraża także swoje zdziwienie tym, że fakt ten przedostał się do wiadomości publicznej, gdyż niewielu ludzi o tym wiedziało, nawet rodziny ofiar nie były poinformowane. Poza tym uważa, że każdy ma prawo być anonimowym przez chociaż jeden dzień. Nie wszyscy muszą wiedzieć, co masz zamiar robić. O życiu Gustawa Van Eyken napisano parę książek. Jedna z nich traktuje o przebiegu procesu i jest zatytułowana Oskarżony, proszę wstać. Drugą jest książka o tytule Zamordowałem człowieka, napisana przez Machtelda Liberta z polecenia adwokata osadzonego. A trzecia to opis życia w dzielnicy Staffa w czasie, kiedy zdarzyły się tragedie, nosząca tytuł takim jak nazwa ulicy, czyli Premelar Straat. Autorem jest krewny młodego pracownika rezerwatu przyrody Wilga, który opowiada w wywiadzie, że nie pisał tylko i wyłącznie o ofiarach Gustawa, ale chciał też opisać, jak ludzie z jego miejsca zamieszkania reagowali na informacje o tym, że ich sąsiad był poszukiwanym mordercą. Jako że sam mieszkał w tej samej dzielnicy, chciał przekazać sympatyczny wizerunek jej mieszkańców. Ale po zrobieniu researchu okazało się, że ludzie z dawnego okresu to była jednak niezaprzeczalna patologia, sami pijacy, złodzieje i oszuści. Byli zupełnie inni niż zapamiętał to z czasów dziecięcych. Pisze w swojej książce więc o Staffie, którego znał z lat dziecięcych. Razem wychowaliśmy się przy Pytsestinwech, dzielnicy biednych ludzi. Ja mieszkałem przy Kerselarstraat, 50 metrów od jego domu. W dzielnicy wszyscy wiedzieli o sobie wszystko. Staff był półtorej roku starszy ode mnie, nie przyjaźniliśmy się, ale byliśmy członkami tego samego klubu młodzieżowego, w Belgii nazywanego Ciro. W związku z pisaniem książki autor kontaktuje się z Van Eykiem i chce go poinformować o swoich planach. Pragnie się także spotkać z mordercą, ten jednak mu odmawia, gdyż jak twierdzi, nie chce być w centrum uwagi. Jak wyjaśnia, dostaje w więzieniu parę dni urlopu na rok, które spędza siedząc w antwerpskiej Stasiquartier, dzielnicy położonej przy stacji centralnej, gdzie wypija parę piw i flirtuje z kobietami. Dla tych paru dni wolnego żyje, mówi Staff, i nie chce podpaść dyrekcji więzienia, która mogłaby ukrócić mu ten przywilej. Pytany o zdarzenia sprzed ponad 40 lat w tamtym momencie, nie chce ich komentować. Staff Van Eyken jest najdłużej odbywającym karę więźniem w belgijskim więzieniu, a to z jednego powodu. Sam tego sobie zażyczył.
Prawo Wet Legion oferuje skazanym na dożywocie szansę na wcześniejsze wyjście po 15 latach od skazania. Ale Staff nie jest tą opcją zainteresowany i ma zamiar spędzić swoje życie do końca za kratami. Jak podaje sam osadzony, w miejscu swojego pobytu czuje się spełniony i szczęśliwy. W przeszłości nie zdawał sobie z tego sprawy, że rodziny ofiar mogą cierpieć po utracie swoich córek i matek, ale nowy Staff tego żałuje i przyjmuje nałożoną na niego karę. Zdaje też sobie sprawę, że na wolności nikt na niego nie czeka, bo Staff nigdy nie zdążył założyć własnej rodziny, a jego własna siostra nie chce mieć z nim kontaktu. Poza tym skazany nie potrafiłby już żyć w dzisiejszym świecie, za dużo się zmieniło, a sam Staff uważa, że jest zbyt niebezpieczny, aby przebywać wśród normalnych ludzi. Jeżeli podobają Ci się nasze podcasty, możesz polubić filmik. Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych odcinkach, możesz zasubskrybować. A jeżeli masz coś jeszcze do dodania na temat sprawy albo chcesz po prostu wyrazić swoje zdanie na jej temat, zostaw komentarz. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu.